Cześć, jestem Klaudia do Kanona i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Zapisz za pomocą nieskracalnego ułamka zwykłego. Podpunkt A. Jakie to części godzin? No to najpierw rozpiszmy sobie godziny. Że jedna godzina ma w sobie 60 minut. Jedna minuta to 60 sekund. To oznacza, że jedna godzina to 60 razy 60, a to nam daje 30 czy 3600 sekund. To bardzo ważna informacja, należy to pamiętać. I teraz tak, 45 minut na godzinę. Godzina zawiera 60 minut, więc to jest 45 sześćdziesiątych. Górę i dół skracamy przez 15. Otrzymujemy 3 czwarte godziny, czyli kwadrans to 15 minut. A to jest 1 czwarta godziny. To też warto umieć. 25 minut. To zapiszemy to tutaj, bo to mi się niestety nie zmieści. 25 sześćdziesiątych. Górę i dół dzielimy przez 5. To 5 dwunastych godziny. Jedna sekunda na godzinę, czyli korzystamy z tego. To 3600 na godzinę, a 15 sekund to 15 na 3600. Tu sobie przypominamy cechy podzielności. 1 dodać 5 to 6, czyli góra dzieli nam się przez 3. 3 dodać 6 to 9, czyli dół również dzieli nam się przez 3. 15 przez 3 to 5. 36 przez 3 to 12, dopisujemy 2 zera. Tutaj kończy nam się to na 0, to oznacza, że dzieli nam się to przez 5. 5 na 5 to 1. I tutaj albo pisemnie, albo w kalkulatorze, albo w głowie. 1200 przez 5 to 240. Godzinę. Jakie to części kilometra? 1 kilometr to 1000 metrów. 1 metr to 100 centymetrów. To oznacza, że 1 kilometr to 1000 razy 100. Mamy tutaj 5 zer. To 100 tysięcy centymetrów. A jak to jest część, to oczywiście będziemy to zamieniać miejscem. Co mam na myśli? Że to idzie naprzód, czyli 1 metr. Tutaj mamy 1000, no to tutaj musimy mieć jedną tysięczną kilometra. Tutaj mamy 1 centymetr. 1 kilometr to 100 tysięcy centymetrów, to znaczy, że 1 centymetr to 1 stutysięczna. Mamy tutaj 5 zer, to potrzebujemy 5 miejsc po przecinku kilometra. Tak o. No to zaczynamy. 200 metrów, bierzemy pod uwagę to. 200 to 3 cyfry. Tu mamy 3 miejsca po przecinku, czyli to będzie 0, przecinek. Możecie sobie zapisać na spokojnie, że to jest 200. Aby się nie pomylić, albo po prostu 0,2. Ok, i teraz mamy to oczywiście zapisywać w postaci ułamków zwykłych. No to zapiszemy to jako 2 dziesiąte. Jeżeli macie tak, no to oczywiście mamy tak.
a zera nam się skrócą. I dzielimy górę i dół przez 2. 1/5 kilometra. 8 metrów to możemy już od razu na ten 1000 dzielić. Hop. I tutaj przypominamy sobie, że 1000 na 8 to 125. Skąd to wiemy? Bo 1/8 to 0,125. A 8 rozszerzamy do 1000. Zatem tu jest 1/125 kilometra. Teraz 125 centymetrów to bierzemy pod uwagę albo to. Najpierw zapiszemy sobie może tak. Tu mamy 3 miejsca. To na te 3 miejsca wskakuje nam. Będziemy mieć 0,1, 2 i 125. Mamy to w kilometrach. Albo dzielimy to od razu na 100 tysięcy. Obojętne. Ważne jest to, że wiemy, że 1000 dzielone na 125 to 8. Czyli my tu mamy 1/800 kilometra. Teraz tutaj zapiszemy sobie to od razu w tej postaci. Skracamy zera. Górę i dół dzielimy przez 5. Otrzymujemy 3/200 kilometra. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.